Wszystkim szybka wrzutka. Jak ściągać dekielki, kiedy są, widzicie, takie zamaziane przez szpachle? Tutaj, czy tutaj? Jak je ściągnąć, żeby nie uszkodzić sobie dookoła po prostu tej szpachli i tego tynku, prawda? Sprawa jest prosta. Bierzemy młotek. Wielkość w sumie obojętna. Ja akurat mam, no, mam taki duży. I wbijamy te defle po prostu do środka, prawda? Wbite są do środka, no to bierzemy nóż, też byle jaki on może być, i ładnie sobie, o, tą szpachlę jakby skrobiem dookoła, o. I tak to wygląda. I dekielek na końcu sobie możemy po prostu wyciągnąć, prawda? I mamy wtedy ładnie to wyciągnięte i nic nie jest obszczerbane. Tak samo druga puszeczka i wyciągamy, prawda? I tak to właśnie wygląda. I wtedy mamy ładne puszeczki. Później możemy wziąć sobie odkurzacz. Po prostu odkurzyć, prawda? Tak to ma wyglądać na końcu. Pamiętajcie, że no najważniejsze jest to, żeby było widać te dziurki, prawda? Te tutaj. Bo do nich tak naprawdę przykręcany jest osprzęt i no żeby się to trzymało, prawda? Kupy. Możemy zobaczyć tutaj na następne. Jakaś trójeczka tu jest. Wbijamy tą trójeczkę po prostu do środka, prawda? I mówię, no jak wbijemy sobie już te dekle, nożyk, można ładnie oskubać po prostu te puszeczki. Bo gips, mówię, gips to jest, akurat ta szpachla to jest taka w miarę spoko do skrobania, także mówię. I jak już no wszystko oskrobiemy, no to wyciągamy, wiadomo. Te dekielki odkurzamy odkurzaczem. No i tyle w sumie. Chciałem wam pokazać tak na szybkiego, jak to najlepiej zrobić, żeby po prostu nie uszkodzić żadnej ściany. Na razie, trzymajcie się, cześć.